do portfeli polskich rodzin w ramach świadczenia Rodzina 500+. Program podsumowali prezydent oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Wśród pierwszych wniosków pojawiły się wyliczenia mówiące o spadku ubóstwa i lepszej sytuacji demograficznej. Jaka jest pana ocena pierwszego blisko roku funkcjonowania tego programu? Nie będę odcinał, wydaje się, że bardzo brakowało tego takiego programu społecznego. Ja nie chciałbym używać przedwiednich słów, mówić o przełomowym znaczeniu tego programu, ale niewątpliwie mamy do czynienia z projektem, który w sposób bardzo zasadniczy zmienia naszą rzeczywistość. Projekt społeczny, który niesie ogromny ładunek nadziei. Wspomniał pan, panie redaktorze, o tych dwóch podstawowych osiągnięciach, ograniczeniu obszaru ubóstwa, czy też może przejdźmy to drgnięciu demograficznemu, bo mówimy tutaj o tym, że w 2016 roku około 16 tysięcy dzieci się urodziło więcej niż rok wcześniej. Oczywiście jest to dalece niewystarczający wynik, żeby odwrócić tą fatalną tendencję, którą mamy, jeśli chodzi o sytuację demograficzną w Polsce. Ale prognozy są coraz lepsze. Mówi się o tym, to są prognozy potwierdzone przez demografów, że w roku 2017 możemy spodziewać się ponad 400 tysięcy urodzin, więc możemy mówić o pewnym wzmocnieniu tych tendencji, które tak delikatnie zarysowały się po pierwszych 9 miesiącach funkcjonowania programu. Myślę, że mówimy o ograniczeniu obszaru biedy. No przecież to bardzo konkretnie można było zauważyć chociażby podczas tegorocznych wakacji. Nie wiem, czy pan redaktor spędzał wakacje nad polskim morzem. Ja tak. I zatłoczenie polskich plaż, takie bardzo polskich plaż, takie bardzo sympatyczne, bo mam wrażenie, że dzieciaków uprocić dzieciakami było znacznie więcej niż w poprzednich latach. To też jest skutek 500+. Ja wiem, że to taki plakatowy trochę argument, ale wydaje mi się, że znacznie ważniejsze niż te wszystkie wskaźniki, o których mówimy, które będzie można wyliczyć w procentach, w jakichś określonych kwotach. Znacznie ważniejszy jest ten zastrzyk nadziei, zastrzyk pewnych możliwości, materialnych możliwości, które otrzymały polskie rodziny, setki tysięcy polskich rodzin, dzięki wdrożeniu, wejściu w życie tego programu. To jest rzecz absolutnie nie do przecenienia i myślę, że perspektywy kilku lat, jeżeli ten program będzie funkcjonował w taki sposób, tak dobrze zorganizowany sposób, jak to się dzieje teraz, bo zwróćmy uwagę, że mimo jego skali, no, sygnalizuje się jakichś istotnych problemów z jego realizacją, będziemy mieli z tego ogromny pożytek. Już mamy ten pożytek, a on będzie jeszcze większy, jestem o tym przekonany. No właśnie, panie redaktorze, likwidacja ubóstwa, przywrócenie godności tym samym wielu polskim rodzinom, to wydaje się bezapelacyjnie jedne z... Taka ciekawa... Ej... ładunkiem nadziei, które polskie rodziny, te argumenty, te kontrargumenty nie wytrzymują próby. W ciągu 27 lat już polskiej prawie transformacji żadna z poprzednich ekip nie zdobyła się na taki ruch, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak potrzebny ruch. Odbiór społeczny tego programu jest jednoznacznie pozytywny. Zresztą trudno, żeby było inaczej, ale to pokazuje, jak wielki głód był w Polsce takiego wyjścia rządu do ludzi, do społeczeństwa. Polacy tego programu potrzebowali. No i dobrze się, bardzo dobrze się stało, że ten program działa. 500+ jest po prostu okej i to się weryfikuje każdego dnia. Ryszard Gromadzki, Telewizja Republika. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Życzę miłego wieczoru. Kłaniam się, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Radio 24. Podsumowanie dnia. Komentarz. No teraz już kolejny temat, kolejny gość. Gościem przy telefonie Polskiego Radia 24 jest Oskar Hejka, warszawski radny z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, panie radny, witam serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 2,5 milionów złotych przez prezydent Warszawy lub jej zastępcę. Zawiadomienie w tej sprawie, o czym mówiliśmy już w części pierwszej podsumowania, złożył warszawski radny Jan Śpiewak. Jak twierdzi, miały miejsce nieprawidłowości przy tworzeniu planu zagospodarowania terenu, a co za tym idzie, próba przejęcia blisko 40 hektarów nieruchomości. Jak pan zareagował na te doniesienia związane z rozpoczęciem działań prokuratorskich? Znaczy ja szczerze powiem, w trakcie pracy radnego spotykamy się z ogromną liczbą mieszkańców, którzy są poszkodowani przez warszawską reprywatyzację. Mieszkańcy przychodzą do nas i mówią, jak to wszystko wyglądało, jak działali urzędnicy pani Hanny Gąkiewicz-Walc, czym oczywiście to się kończy, to znaczy no, bardzo często wyrzuceniem tych ludzi z domu. Mi po prostu zaczyna być powoli wstyd za to, co się dzieje w Warszawie, pomimo tego, że jakby Prawo i Sprawiedliwość nie jest w ogóle za to odpowiedzialne. Ale mieszkamy w tym mieście, jak ja rozmawiam z ludźmi z innych miast, oni się ciągle pytają, co tam się u was dzieje, dlaczego nikt nic z tym nie robi. Jeżeli jest skompromitowana prezydent, to dlaczego ciągle jest na tym stanowisku? Warszawa powinna być pewnym punktem odniesienia, wzorem dla innych miast w Polsce, a niestety no, kojarzymy się z jakimś, nie wiem, Alcatraz czy czymś takim, miejscem, które się kojarzy tylko i wyłącznie z przestępstwami, ludźmi z podciemnej gwiazdy i tego typu rzeczami. To jest po prostu bardzo smutne. Myślę, że mieszkańcy głosując w wyborach na Platformę Obywatelską, która tak tam, no, trzeba powiedzieć wprost, to oni nam zgotowali ten los. Nie brali pod uwagę, że to tak może się skończyć. No niestety kończy się tak, jak kończy pani prezydent, która ma oczywiście swoje zasługi. Nie można powiedzieć, że pani prezydent Walc przez 11 lat swoich rządów nic w Warszawie nie zrobiła, bo to byłaby nieprawda. Ale niestety kończy swoje rządy w bardzo złym stylu. No i w naszej ocenie, czy w mojej ocenie, po tylu informacjach związanych z nieprawidłowościami w reprywatyzacji warszawskiej, po tym jak dowiedzieliśmy się, że pani prezydent nie pilnowała naszego majątku mieszkańców Warszawy, że ten majątek rozkradziono, nie powinna pozostawać na stanowisku. Jakie według pana mogą być scenariusze najbliższych dni i jak pan ocenia dotychczasową pracę prokuratury w tym temacie? Znaczy, prokuratura po tym jak, trzeba to powiedzieć też wprost, po tym jak Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy w Polsce, zaczęła działać tak, jak działać powinna. To znaczy, dostała właściwe kierownictwo, które zaczęło wymagać od tych ludzi rzetelnej pracy, a nie zamiatania różnych spraw pod dywan i bycia usłużnym dla różnych tam grup interesu i ludzi powiązanych z establishmentem politycznym. I w tej chwili prokuratura pełną parą działa, bo od wielu, wielu lat było wiadomo, że w Warszawie źle się dzieje, mówiąc kolokwialnie, po prostu kradną i nikt nic im nie robił. Prokuratury umarzały jedno śledztwo po drugim, albo w ogóle nawet nie wszczynały, czego nie prowadziły jakichkolwiek czynności po to, aby bronić mieszkańców, bronić majątku miasta stołecznego Warszawy. No i w Warszawie już od dłuższego czasu się mówi, że najprawdopodobniej jedną z kolejnych osób, które usłyszą zarzuty, będzie pani Hanna Gronkiewicz-Walc. No tu ta sprawa, która jest dzisiaj tego przedmiotem rozmów w całej Warszawie, czyli działki na Walei Waszyngtona i ewentualna łapówka, którą mogła przyjąć pani Hanna Gronkiewicz-Walc, ewentualnie najprawdopodobniej wiceprezydent, który był odpowiedzialny za planowanie przestrzenne, no to już szczerze powiem trudno komentować, bo robi się już tak bardzo przykro i myślę, że mieszkańcy, którzy
którzy codziennie są bombardowani tego typu informacjami, to się ciągle wylewa. Wszystkim się robi od tego, mówiąc kolokwialnie, przepraszam za określenie, niedobrze. Panie radny, to jeszcze jedna istotna kwestia w tym temacie. Poza odpowiedzialnością karną i polityczną dla osób, które brały udział w tym procederze w minionych latach, a rzec należałoby w minionych dekadach, myślę, jak winno wyglądać prostowanie tych wszystkich nieprawidłowości reprywatyzacyjnych, bo no, oczywistym jest, że skoro ktoś nieuczciwie się dorobił, to równocześnie ktoś też stracił. Tak. No tak, stracili tutaj. Tutaj jest bardzo wąska grupa ludzi, którzy się dorobili, a bardzo szeroka grupa, duża grupa ludzi, którzy stracili. I możemy tutaj powiedzieć sobie o prawowitych właścicielach, których ten system, bo w Warszawie został stworzony system, który zmuszał prawowitych właścicieli czy spadkobierców po prawowitych właścicielach do tego, aby latami przechodzili gehennę, starając się odzyskać majątek, powiedzmy swoją ojcowiznę. I ten system zmuszał ich do tego, że w pewnym momencie sprzedawali te roszczenia grupie bardzo zorganizowanych i dobrze zorganizowanych ludzi powiązanych z warszawskim ratuszem. Powiedzmy wprost, sprzedawanie odbywało się za jakiś naprawdę niewielki ułamek wartości. Czyli poszkodowaną grupą są ci spadkobierzy, którzy mieli sprzedawać te roszczenia za niewielkie pieniądze. Kwestia tego poszkodowanych, dużo większa. To są lokatorzy, mieszkań komunalnych, którzy tracili swój dach nad głową. Organizacje lokatorskie szacują, że jest to 40 000 ludzi w Warszawie, czyli jak nawet jeżeli bezpośrednio nas ten proces nie domknął, my nie mieszkaliśmy w mieszkaniu komunalnym, z którego musimy się wyprowadzić przez po 50-60 latach zatrzymania. Z całą pewnością, jeżeli porozmawiamy z naszymi znajomymi, nawet rodziną, bliższą dalszą, to okaże się, że ktoś z nas zna ludzi, którzy byli w takiej sytuacji. To już jest tak olbrzymia grupa mieszkańców Warszawy, że naprawdę każdy z nas zna kogoś, kto był w takiej sytuacji, może opowiedzieć, jak taka gehenna wygląda. Oskar Wilka, warszawski radny Prawa i Sprawiedliwości. Pozwoli pan, panie radny, że tu postawimy kropkę, choć temat jest bardzo obszerny. Bardzo dziękuję, że był pan z nami. Dziękuję za ten komentarz. Życzę spokojnego wieczoru. Bardzo dziękuję. Tyle, szanowni państwo, jeśli chodzi o komentarze w dzisiejszym podsumowaniu dnia na Radio Polskie, a Radia 24. Ale to jeszcze nie koniec programu. Już teraz oddaję głos redaktorowi Marcinowi Królikowi, który przejrzał internet od deski do deski i już teraz opowiem państwu, co znalazł tam ciekawego. Tak, można powiedzieć, że nawet od kliku do kliku. Dobry wieczór państwu. Internet zaczyna się dzisiaj troszeczkę od tego, o czym była ostatnia rozmowa, ponieważ absolutną władczynią mediów społecznościowych została pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, która no, wykryła, co tu dużo mówić, że Jan Śpiewak prawdopodobnie jest jakimś tajnym agentem PiSu i udowodniła to, pisząc na swoim Facebooku coś takiego. Zarzuty Śpiewaka wyglądają na chęć przykrycia ostatniej kompromitacji PiS w stolicy. Do sprawy odniósł się również Jan Śpiewak z kolei na swoim Twitterze, pisząc taką ripostę. Jako obywatel miałem obowiązek złożyć zawiadomienie i to zrobiłem. Działam na zlecenie warszawiaków, którzy mają dość złodziejstwa. W sprawie wywiązał się jeszcze taki drobny rant internetowy między Dominiką Wielowiejską i Cezarem Krzysztopą. I przebiegał on w taki sposób. Dominika Wielowiejska, dowody na to, że ktokolwiek w ratuszu wziął łapówkę 2,5 miliona złotych, na razie bardzo nędzne. No ale liczy się to, kto narzuca tematy. Na co odpowiedział jej Cezary Krzysztopa? Zaraz, a to już nie Gazeta Wyborcza, ze zdziwieniem pewnym. Teraz przenosimy się na portal na temat.pl, gdzie redaktor Piotr Rodzik tutaj troszeczkę nas straszy na temat opozycji, pisząc: nie licz się na Petru i Schetynę. W Polsce jest tylko jedna siła, która potrafi
postawić się PiS, a jakaż jest to siła, posłuchajmy. Zmontowali Trybunał, mają większość w Sejmie, próbują zdemontować sądownictwo. PiS na drodze całkowitej, PiS na drodze całkowitej władzy nie bierze jeńców. Nie wszędzie jednak sięgają macki prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo kiedy władza podporządkowała sobie parlament, prezydenta, media i sądy, odpór dają samorządy. Tak troszeczkę się tutaj zrymowało przez przypadek. Wracamy jeszcze na chwilę do reperkusji internetowych wizyty kanclerz Angeli Merkel, ponieważ na Radiu Wnet oraz w Polityce, które to republikowało, jest komentarz Piotra Semki dotyczący właśnie wizyty. I redaktor Semka pisze o Jarosławie Kaczyńskim znowu, że ta wizyta kończy pewien okres, w którym Kaczyński zmagał się z presją europejską. Kończy okres, w którym opozycja miała rozpuszczać wewnętrzną atmosferę. Przez cały ubiegły rok Polska zmagała się z problemem uznawania jej za dżumę Europy. W tym sensie ta wizyta z punktu widzenia Kaczyńskiego była uznaniem go za partnera do poważnej rozmowy. Tyle redaktor Semka. Natomiast troszeczkę w tym całym ferworze umknęła nam rocznica Okrągłego Stołu. A tutaj też internet swój głos dał. A konkretnie Janusz Korwin-Mikke na swoim profilu facebookowym, gdzie wyraził taką oto opinię. Zawsze niemalże wszyscy uważali, że to była wielka opozycja. Tylko tacy ludzie myślący jak ja wiedzieli, że to była agentura generała Kiszczaka. I tutaj na to powiedział mu jeden z internautów, konkretnie pan Kamil Łowicki, odpowiedział w taki sposób. Niestety, to była cena za spokojną zmianę ustroju. Siłą oni by władzy nie oddali. Tyle Janusz Korwin-Mikke. Natomiast jeszcze tutaj mam taką drobną informację z portalu Piki.pl, już taką wybitnie internetową, ponieważ dotyczącą Zbigniewa Stonogi, postaci już całkowicie w tej chwili należącej do świata internetu, oraz jako pewnych insynuacji dotyczących prezydenta Andrzeja Dudy i rzekomego układu, jaki mieli ze sobą zawrzeć. Portal Pikio informuje, że kancelaria prezydenta nie będzie wkraczać na drogę sądową, ani w żaden sposób się sprawy odnosić. Zbigniew Stonaga też na razie się do sprawy nie odniósł. I to tyle ode mnie. Redaktor Marcin Królik podsumował dla państwa najważniejsze rzeczy znalezione w internecie. To stały punkt naszych podsumowań i podsumowań dnia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam od poniedziałku do niedzieli zawsze o godzinie 20:00 przegląd najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata, a także komentarze publicystów, ekspertów, komentarze dedykowane i odnoszące się do tych właśnie rzeczy, o których przez całą dobę mówimy na antenie Polskiego Radia 24. U nas już za chwilę serwis informacyjny, tymczasem za minione niemal już 4 kwadranse. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Łukasz Sobolewski, kłaniam się, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Jest pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Arkadiusz Eł, pseudonim Hos, który ma zarzuty związane z oszustwami metodą na wnuczka, stawił się wieczorem na jednym z poznańskich komisariatów w ramach dozoru policyjnego, podaje polska agencja prasowa. Mężczyzna został zatrzymany pod koniec ubiegłego tygodnia na warszawskiej Woli, ale sąd nie aresztował go, tylko zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 300 tysięcy złotych i dozór policji. Hos jest według śledczych pomysłodawcą jednej z najpopularniejszych metod oszustw na tak zwanego wnuczka i liderem jednej z największych i najprężniej działających w Polsce i z terenu Polski grup zajmujących się tym procederem. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia.
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zdecydowanie zaprzecza, że miała rzekomo przyjąć łapówkę w związku z reprywatyzacją w stolicy. Jak podkreśliła w wydanym oświadczeniu, jest gotowa do podjęcia współpracy z prokuraturą. Oświadczenie prezydent Warszawy zostało wystosowane w związku ze wszczęciem przez prokuraturę okręgową Warszawa-Praga postępowanie w sprawie przyjęcia w nieustalonym miejscu w 2008 roku korzyści majątkowej w kwocie 2,5 miliona złotych przez prezydenta Warszawy lub jego zastępcę. Sprawa ma związek z nieruchomością, na której są ogródki działkowe na Saskiej Kępie. Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu stołecznego radnego, członka Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Jana Śpiewaka. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, że rozważa podjęcie kroków prawnych mających na celu ochronę jej dóbr prawnych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej podkreśla konieczność wprowadzenia zasady dwukadencyjności w samorządach. Według byłego premiera ma to ograniczyć patologię na tym szczeblu władzy. Szef partii rządzącej opowiada się za stworzeniem prawnych podstaw powołania metropolii warszawskiej, ale dodaje, że obecny projekt w tej sprawie wymaga zmian. Prezes PiS w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia, TVP i PAP powiedział, że celem tworzenia dużych organizmów metropolitalnych jest ułatwienie życia mieszkańcom. Jarosław Kaczyński przyznał, że obecny projekt dotyczący stolicy nie jest ostateczny. Ta ustawa jest ustawą, nad którą będzie na pewno trzeba jeszcze popracować. W ocenie szefa PiS nie można odkładać wejścia w życie zasady dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zastosowanie takiej zasady i przełożenie wejścia w życie tej ustawy o 8 lat, niektórzy nawet proponują o 10 lat, byłoby przeciwko interesom obywateli. Ewentualne wątpliwości w tej sprawie miałby zdaniem prezesa PiS rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny. Jarosław Kaczyński przekonywał też, że konieczność szerszej reformy samorządowej wynika z potrzeby, jak się wyraził, likwidowania patologii i wielu samorządowych klik. Mamy do czynienia z takimi maleńkimi dyktaturkami, które trzeba jednak zlikwidować. Zdaniem byłego premiera takie układy są tworzone po to, by w nieuprawniony sposób zdobywać dobra materialne. Karol Darmoros, Polskie Radio. Reforma Unii Europejskiej była głównym tematem rozmów premierów Polski i Holandii. Szefowa polskiego rządu Beata Szydło zakończyła kilkugodzinną wizytę w Hadze. Spotkała się tam z premierem Markiem Rutte. O szczegółach z Hagi wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Reforma wspólnoty po wyjściu Wielkiej Brytanii to temat, który powrócił w ostatnich dniach ze sprawą niedawnego nieformalnego szczytu unijnych przywódców na Malcie. Po spotkaniu w Hadze holenderski premier Mark Rutte nie wypowiedział się do mediów. Szefowa polskiego rządu Beata Szydło mówiła z kolei, że w wielu sprawach związanych z przyszłością Unii Warszawa i Haga mają wspólne poglądy. Według Szydło jedną z nich jest kwestia wspólnego rynku. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to Polska i Holandia staną się tymi państwami, które przejmą na siebie przede wszystkim ciężar obrony rynku wspólnego. Beata Szydło mówiła też, że politycy byli zgodni, że nie można dopuścić do tego, aby kolejne kraje opuszczały Unię Europejską. Brexit był wynikiem kryzysów, które miały miejsce w Unii Europejskiej. Jeżeli nie wyciągniemy wniosków z Brexitu, to rzeczywiście może dojść do wzrostu niezadowolenia w kolejnych państw i chęci odejścia z Unii Europejskiej. Szefowa polskiego rządu nie chciała powiedzieć, o jakich propozycjach reform rozmawiała z holenderskim odpowiednikiem w Hadze. Wcześniej polskie władze mówiły, że będą naciskać, aby wprowadzić większą niezależność parlamentów narodowych w Unii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Haga. Beata Szydło i Mark Rutte rozmawiali też o współpracy między oboma krajami, a także o sytuacji mieszkających Polaków w Holandii. Beata Szydło poinformowała, że ministerstwa edukacji obu krajów mają pracować nad zwiększeniem liczby godzin nauczania języka polskiego w holenderskich szkołach. Obecnie szacuje się, że w Holandii mieszka około 300 tysięcy Polaków, z czego część pracuje tam nielegalnie. Prognoza pogody. A my wracamy do kraju. W nocy u nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu. Temperatura od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie i w górach przez około minus 9 w centrum do minus 5 na południu. Wiatr ma być słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 minut po pierwszej. W Polskim Radiu 24 czas na debatę poranka. Filip Memches i jego goście. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Jesteśmy po wizycie Angeli Merkel w Warszawie. Za nami spotkania kanclerz Niemiec z premier Beatą Szydło, z prezydentem Andrzejem Dudą, także z Jarosławem Kaczyńskim. Przed wizytą media niemieckie wskazywały, że Polskę i Niemcy łączą wspólne wyzwania dotyczące przyszłości europejskiej. Komentator Süddeutsche Zeitung zwrócił uwagę na propozycję spotkania, którą
pani kanclerz właśnie złożył Jarosław Kaczyński. Inne gazety niemieckie pisały o poszukiwaniu przez oba kraje sojuszników i o tym, że właściwie Polska i Niemcy są na siebie skazane. O rezultatach, jakie może przynieść wizyta kanclerz Merkel w Warszawie, będę rozmawiać z moimi dzisiejszymi gośćmi, a są nimi dr Karolina Librond, ekspert z Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Janusz Tycner, dziennikarz zajmujący się problematyką niemiecką. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jakub Dymek, publicysta krytyki politycznej. Dzień dobry. No to pierwsze pytanie do państwa. Czy w takim razie po wizycie możemy mówić o nowym otwarciu w stosunkach polsko-niemieckich? Pani Karolina Librond. Moim zdaniem i tak, i nie. No bo tak, z jednej strony jest to tylko wizyta, na której jednak nie padły żadne konkrety. Była to taka wizyta kurtuazyjna, mająca na celu pokazać, no właśnie, czy co, otwarcie stosunków, czy jakieś zacieśnienie stosunków. Z drugiej strony ja z dużą radością i też zdziwieniem wysłuchałam słów Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że no, pani Merkel jednak byłaby tym lepszym kandydatem dla Polski, bo wiemy, co o pani Merkel polska prawica mówiła przez ostatnie kilka lat. Więc myślę, że jeżeli mówić o nowym otwarciu, to tutaj w stosunku do nastawienia polskiej prawicy, które, jak widzę, chyba się trochę zmienia. Mm-hmm. Pan Janusz Tycner. Z całą pewnością tak jest. Myślę też, że no, pewna konieczność zmusiła obie strony do wyjścia sobie naprzeciw i do tego spotkania. Rezultaty są takie, że mówimy, że my pozostajemy w kontakcie i będziemy dalej rozmawiać. Sprawą najważniejszą jest przyszłość Unii Europejskiej. Jeśli uda się wypracować jakiś projekt, na którym rozpocznie się dyskusja, to będzie już bardzo duża sprawa. Widzimy, że Niemcy nie są tacy chętni, jeśli chodzi o zmienianie traktatów unijnych i mają rację, bo to jest bardzo trudny problem. Z drugiej strony no, funkcjonowanie Unii Europejskiej w takiej formie, w jakiej w tej chwili jest, też jest trudne i niewyobrażalne. No i tutaj stoimy przed pytaniem, co dalej. Pani Merkel ruszy w podróż po Europie, więc to będą tam nowe akcenty, nowe propozycje i należy, myślę, wychodzić z tego założenia, że przed jesienią tego roku nic ważnego się już nie wydarzy. Muszą odbyć się wybory w Niemczech. Czyli pańskim zdaniem właściwie za wcześnie mówić o nowym otwarciu w takim razie? Myślę, że na pewno za wcześnie. W ogóle nowe otwarcie. No jesteśmy od 30 lat po 89 roku w stałych kontaktach. Lepszych, gorszych, ale jest to jednak bliska współpraca i te kontakty są. Jest jakaś kolejna runda, kolejna faza, w którą wkraczamy w związku z ogólnym rozwojem sytuacji. Ale jeśli chodzi o to spotkanie, miałem wrażenie, że jednak duże było oczekiwania jakieś, że coś się wydarzy. Pańskim zdaniem trochę to tak nie było, to jest właściwie taka robocza wizyta, która no, nic szczególnego nie wniosła. Tutaj nie, no, była pewna konkretyzacja. No, pani Merkel powiedziała, że ekskluzywne kluby i tworzenie ich w Unii Europejskiej nie wchodzi w rachubę. Potwierdziła, że należy umacniać wschodnie skrzydło NATO. Powiedziała, że Nord Stream będzie. Powiedziała, że nie będzie rozmawiała na temat spraw mniejszości polskiej w Niemczech. I, że tak powiem, no, pozwoliła sobie jednak jeszcze na jakieś uwagi w sprawie demokracji, stanu demokracji w Polsce, który mogłaby się jednak powstrzymać, moim zdaniem. Mhm. Jakub Dymek. No, konstatacja mówiąca, że Polska i Niemcy są na siebie de facto skazane, była stwierdzeniem najoczywistszym na świecie, wszędzie poza polską prawicą, bo okoliczności zarówno geopolityczne, jak i gospodarcze wskazują wyłącznie na to, że Polska i Niemcy powinny współpracować i że jakiś bardziej konstruktywny dialog jest tutaj nie tylko wskazany, ale wręcz konieczny. Nie wyłącznie ze względu na interesy samej Polski i samych Niemiec, ale także na to, w jakim kształcie Unia Europejska będzie funkcjonować w przyszłości, jakiego rodzaju osie pozwolą się projektowi unijnemu, na pewno w jakim kształcie zreformowanemu, w przyszłości oprzeć. No więc tutaj ten problem antyniemieckości polskiej prawicy wyrażanej szczególnie głośno w minionym roku, wydaje mi się, ustanawia kontekst tej debaty, tej dyskusji i tego, z jaką ostrożnością Niemcy, kanclerz Angela Merkel, do tego spotkania podchodziła. Natomiast przepraszam bardzo, ale chyba właśnie łagodzi polska prawica
przez ostatnie kilkanaście miesięcy raczej łagodzi te tony antyniemieckie. Ja bym powiedział raczej, że przez kilkanaście dni, bo takie istotne teksty, w których przedstawiciele zarówno prawicy, lewicy i centrum zgodzili się co do strategicznych interesów i wagi tego sojuszu, powstały tak naprawdę w minionym tygodniu. Mówię tutaj o analizie Tomasza Krawczyka i Marcina Kędzierskiego, no, młodych ekspertów prawicy związanych z Klubem Jagiellońskim. Mówię tu o tekście mojego redakcyjnego kolegi Michała Sutowskiego dla Krytyki Politycznej i o tekście doktora Piotra Burasa dla Fundacji Batorego. To wszystkie te trzy głosy reprezentujące mniej więcej całe spektrum polityczne w Polsce zgadzały się co do kluczowych aspektów. Problem był natomiast wcześniej. Problem był wcześniej na poziomie zarówno polskiej dyplomacji, która bardzo niefrasobliwymi, żeby nie powiedzieć skandalicznymi gestami zwracała się w stronę swojego zachodniego sąsiada, jak i na poziomie takiej ogólnej atmosfery ideowej, która powiedzieć, że była Niemcom nieprzychylna, czy że była germanofobiczna, to i tak byłoby określeniem łagodnym. Czyli coś musiało sprawić w takim razie, że zredefiniowano te. Co takiego się wydarzyło, że zredefiniowano właśnie takie stanowisko, które pan określił jako germanofobiczne? Wydaje mi się, że zredefiniowało tę pozycję trzeźwe podejście do zmieniających się realiów. I tu jest w pewnym sensie komplement dla części zarówno elit rządzących, jak i reprezentantów opinii publicznej po prawej stronie, bo fakty są takie, że idea strategicznego sojuszu z Wielką Brytanią no, jest zarówno mrzonką, jak i czymś nierealizowalnym dzisiaj w sytuacji Wielkiej Brytanii, która przygotowuje się do wypowiedzenia Article 50. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, czy idea oparcia się na Stanach Zjednoczonych jest realistyczna właściwie tylko w wąskim zakresie współpracy obronnej pod Donaldem Trumpem, choć i to stoi pod znakiem zapytania. No, idea Międzymorza jest też w najlepszym wypadku pewnego rodzaju fantazją. Viktor Orban wcale nie jest sojusznikiem tak stabilnym i tak otwartym na argumenty Prawa i Sprawiedliwości, jak mogłoby się wydawać. No więc kto tak naprawdę zostaje? Niemcy. No a Niemcy są jednak w Unii Europejskiej państwem najsilniejszym, dysponującym największą liczbą głosów, największą gospodarką europejską i naszym najbliższym sąsiadem. Więc te okoliczności, szczególnie w panoramie zmieniających się wydarzeń roku minionego, spowodowały to trzeźwą realizację i dojście do punktu wyjścia tak naprawdę, czyli punktu, w którym rozmawiamy z Niemcami poważnie, definiujemy obszary sporne, jak i obszary zgody i próbujemy wypracować coś, co będzie wzmacniało, powtórzę się, nie tylko obydwie strony tego partnerstwa, ale przede wszystkim instytucje Europy w przyszłości. Pan Janusz Tycner kiwa głową. No, ja myślę, że to oczywiście z tym się absolutnie nie można zgodzić, bo jest przede wszystkim dotychczasowe stosunki polsko-niemieckie to był pełny klientyzm ekipy PSL-PO. Widzieliśmy to. W związku z tym Polska była dostarczycielem ślepego poparcia dla każdego projektu niemieckiego, jaki istniał. Wówczas nie potrzeba było wizyt pani Merkel, wystarczył telefon i wiadomo było, że sprawa jest załatwiona. Nowy rząd postawił swoje, że tak powiem, warunki, postawił swoje wyobrażenia. Musiał minąć rok, zanim w Berlinie przekonano się, że ten rząd jest stabilny. No liczono tam jednak na to, że on się wywróci pod wpływem demonstracji, pod wpływem jakiejś katastrofy gospodarczej i tak dalej. Przypomnijmy sobie, pan mówi tutaj o złej atmosferze. No, w dniu wieczorem już po wyborach rozpoczęła się gigantyczna nagonka niemieckich mediów i właściwie jednolita na wszystko, co ten rząd zrobił, że on nie powstał, a już był rządem właściwie, który był wrogim Niemcom. Więc taka była sytuacja. W tej chwili musiało to wszystko jakoś się uładzić. Nie jest tak, że poniosła polityka zagraniczna PiS-u wszelkie porażki, dlatego że mamy różnice zdań z Litwą, mamy różnice zdań z Węgrami, mamy różnice zdań z Niemcami. Niemniej wszystko to funkcjonuje i tak to trzeba widzieć. Natomiast to, co pan mówi, to jest właściwie takie, bo jesteśmy skazani, czyli mamy być klientami, czyli mamy znowu spełniać oczekiwania. Bynajmniej. I to w czym się oczywiście zgodzić nie można. Pani Karolina Libert. Tak, ja bym przede wszystkim chciała uzupełnić tę pierwszą analizę tutaj współrozmówcy, bo wydaje mi się, że zmiana stanowiska PiS-u to nie tylko wynik spraw zewnętrznych, ale także tego, co się wewnętrznie dzieje w Niemczech. Nagle na
na niemieckiej scenie politycznej no w zasadzie nagle pojawił się Martin Schulz, który będzie kandydatem SPD w nadchodzących wyborach w jesieni tego roku na kanclerza. No i ktoś z PiSu chyba wreszcie przeczytał, doczytał jakieś analizy, które mówią o tym, że lepszego kanclerza niż Angela Merkel dla nas po prostu nie będzie, ponieważ nie ma drugiego kanclerza, drugiego polityka, który mógłby być na szczycie w ciągu najbliższych kilku lat, który tak bardzo by Polsce sprzyjał i który też przede wszystkim byłby taką tarczą przed różnymi pomysłami Rosji na współpracę z Europą, na współpracę z Polską. Ja uważam, że diagnoza Jarosława Kaczyńskiego o tym, że Merkel byłaby lepszym kandydatem, jest bardzo słuszna. Dziwię się, że przyszła tak późno. Natomiast dobrze, że to otrzeźwienie w ogóle się pojawiło. Natomiast tutaj odnosząc się do tego, że rząd PO tam nie za bardzo sobie radził, klientyzm, natomiast ten rząd postawił jakieś cele, no tutaj ja się nie mogę zgodzić. Przede wszystkim ani rząd PO, ani rząd PiSu tak naprawdę nie nakreśliły w mojej ocenie żadnych strategicznych celów współpracy z Niemcami. Ja tych celów tak naprawdę nie widzę, no bo jakieś ogólniki w stylu, no musimy razem współpracować w Unii Europejskiej, to nie są cele, tak? To nie jest nic operacyjnego, nic konkretnego. I tak naprawdę w mojej ocenie w polskiej polityce zagranicznej po 1999 roku, kiedy przystąpiliśmy do NATO, po 2004 roku, kiedy staliśmy się członkiem Unii Europejskiej, takich wielkich celów w polskiej polityce zagranicznej nie było zdefiniowanych praktycznie na żadnym kierunku. Mamy jakieś być może małe cele, mamy bardzo dużo ogólnych idei, z których niewiele wynika. I tu jest tak naprawdę moim zdaniem główny problem w naszej polityce zagranicznej i również w stosunkach z Niemcami, bo jakbym miała Państwa zapytać, moich współrozmówców, co Państwo uważają za cel, który musimy zrealizować w stosunkach z Niemcami, przez rządzących, no to tak naprawdę chyba się Państwo ze mną zgodzą, że nie ma takiego konkretnego celu wytyczonego również i dzisiaj. No chyba jest taki cel ogólny, można powiedzieć, ogólny, dotyczący właśnie w ogóle stosunków międzynarodowych. Każdy rząd w relacjach z każdym państwem, można powiedzieć, to powinien przede wszystkim dbać o interes narodowy, prawda? Ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i jakby tutaj chodzi o to, jak realizować ten interes, ale te relacje są zawsze, ten cel jest zawsze jeden, no to jest cel ogólnie polityki zagranicznej. Ja myślę, że to jest niesłychanie ważne rozróżnienie, które pani doktor poczyniła, bo jest znacząca, fundamentalna wręcz różnica między tym, czym jest strategia, a czym są doraźnie deklarowane postulaty. Tak? I tutaj zastosowanie tego zarzutu do obu ekip rządzących Polską od 10 lat jest absolutnie zasadne. Mi się wydaje, że najbliżej tego strategicznego myślenia byliśmy przy okazji niesławnej już chyba berlińskiej przemowy Radosława Sikorskiego, która uchodzi za ten przejaw klientelizmu, kiedy przynajmniej Radosław Sikorski był w stanie wyrazić się na tyle konkretnie, co górnolotnie, mówiąc, że po prostu mamy te zbieżne interesy, tak, że przywództwo niemieckie w Unii Europejskiej jest dla nas korzystne, bo na przykład mamy bardziej odśrodkowe państwa w rodzaju Francji czy Wielkiej Brytanii, które naprawdę nie będą widziały z Polską wspólnych interesów i które będą jeszcze bardziej niż Niemcy pod panowaniem Angeli Merkel skłonne do robienia na przykład interesów z Rosją, czy głosowanie inaczej w sprawie sankcji. Wreszcie zresztą poniekąd ta diagnoza się powtórzyła w sytuacji głosów brytyjskiego społeczeństwa za Brexitem, tak, które jasno wypowiedziało się, że tych interesów z Brukselą, a już z poszczególnymi stolicami narodowymi widzi zdecydowanie mniej. I to jest mój głos zgody co do tego rozróżnienia, które warto stawiać. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie dotyczące strategii tego rządu, to muszę się zgodzić także i w tym aspekcie, że nie wiem, to znaczy chciałbym wiedzieć, natomiast dużo łatwiej jest mówić o sprawach symbolicznych, dużo łatwiej jest mówić o na przykład niezgodzie Prawa i Sprawiedliwości na używanie sformułowania polskie obozy koncentracyjne przez niemieckie media, ale trudno sobie wyobrazić sytuację, w której tę skandaliczną praktykę ukróci jednoosobową Angela Merkel. Nie wiem, co zrobi, wejdzie do każdej pojedynczej redakcji, która użyła tego sformułowania i co zrobi, no uderzy zwiniętą w rączkę gazetą. Nikt od niej tego nie wymaga, obawiam się, że można było do niedawna odnieść wrażenie. Pan się może obawia, no ale nikt tego nie wymaga od niej, prawda? No przecież nie ma ona do czynienia z durniami po drugiej stronie w rodzaju, prawda, dzisiejszych ludzi, którzy rządzą Polską. Jaki jest cel strategiczny? No taki, żeby mieć równoprawne po
położenie czy stanowisko w Unii Europejskiej. No, wchodziliśmy do tej Unii jako Niemcy były naszym adwokatem i ta sytuacja była może i normalna, wtedy tak było. No, trzeba to zmienić, bo minęło już bardzo dużo lat. Ta dominacja niemiecka jest ogromna. No, handel, kwestia polskiego rynku, czy to w handlu, czy to w przetwarzaniu odpadów, czy to w kwestii mediów, czy innych, ta dominacja jest wielka. I ona jest często dobra, często jest niestety zła. No, na poziomie idei, no, działalność tutaj wszystkich możliwych fundacji, które są w Polsce i które wspierają jednoznacznie opozycja, przede wszystkim lewica, ale jeśli chodzi o fundację Adenauera, to prawda, są opozycje, łącznie z fundowaniem Trybunałowi Konstytucyjnemu, prawda, jakichś tam imprez w Gdańsku. No, to poprzedniemu składowi, tak. No, to sprawia, że po prostu jest jakaś konieczność wyjaśnienia partnerom niemieckim, że te czasy się kończą i nie odtrącania ich, nie obrażania ich, ale powiedzenia, no, że nie może być takiej dysproporcji w tych, również w tych sprawach. I to jest główny cel w tej chwili agendy polityki niemieckiej, bo jednocześnie chronienie naszego handlu i naszej wymiany, to ciągłe opowiadanie, że jesteśmy zdani na Niemcy. No, Niemcy są też na nas zdane. My jesteśmy 7. partnerem handlowym. Tak? 150-170 tysięcy miejsc pracy bezpośrednio zależy od handlu z Polską. Natomiast opowiadanie, że ciągle jesteśmy na nich zdani, oni są też na nich zdani. I też tutaj inwestują nie po to, żeby nam zrobić dobrze, tylko po to, żeby dobrze zarabiać i to czynią. I w związku z tym nie ma powodu opowiadania ciągle, że jesteśmy na nich zdani. Oczywiście współpracujemy, mamy dużą wymianę gospodarczą, mamy różne interesy i trzeba po prostu to artykułować, to trzeba mówić, nie obrażając się i nie obrażając partnera, co też rząd ten robi. Potrzeba było pewnego czasu, żeby się te sprawy nastawić, żeby to jakoś regulować. Burzliwym mieliśmy czasy, a i nastawienie w Niemczech było jednoznacznie negatywne wobec tego rządu i należało pewne rzeczy musiały się po prostu potrzebowały czasu. Ten rząd jest, no, dobry rok w tej chwili działa, no więc mówienie, że to się nagle, że także bardzo późno to wszystko robi, jest nieuzasadnione. Wszystko to wymaga pewnego czasu. Jesteśmy teraz na etapie pewnej normalizacji kontaktów, do których Niemcy też podeszli poważnie, bo widzą, że mają partnera, z którym muszą się liczyć i to jest najważniejsze. Jakub Dymek, ciał ad vocem. Wypowiedź mojego przedmówcy jest przykładem dokładnie tego pomieszania porządków, przed którym starałem się przestrzec. Mianowicie albo rozmawiamy o interesach strategicznych, długofalowych, dotyczących rzeczy fundamentalnych w Unii Europejskiej, albo znikąd musi pojawić się nieszczęsna Fundacja Adenauera i jubileusz Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Ja naprawdę, mimo że chciałbym się wczuć w pana rolę, nie jestem w stanie znaleźć negatywnych stron tego, że niemieckie instytucje współpracują z polskimi, także przy okazjach takich symbolicznych, jak uczczenie na przykład 25-lecia reformy polskiego systemu sprawiedliwości, naszego wychodzenia z ustroju prawda, niedemokratycznego w kierunku demokracji, podziału władzy. Ci, którym się sponsoruje to spotkanie, są w jednoznacznym konflikcie z rządem. No, proszę pana, no, większego mieszania się wewnętrzne sprawy wyobrazić sobie nie można. No to dobrze, to wobec tego przykład z drugiej strony. Polski ambasador, jeżeli krytykujemy mieszanie się wewnętrzną politykę przez przedstawicieli drugiej strony, ambasador Przyłębski stwierdza, że należy w Niemczech wzmacniać perspektywy alternatywy dla Niemiec, bo to jest bardzo ważny głos i instytucje polskie powinny przysłuchiwać się i promować polityków alternatywy dla Niemiec. No to jest jasny sygnał dla Angeli Merkel, że Polska czule i uważnie przysłuchuje się głosom jej radykalnej opozycji i chce ją wspierać. Jeżeli w ten sposób chcemy rozmawiać, to jest to sytuacja absolutnie symetryczna, biorąc pod uwagę, a jeszcze należy uwzględnić to, że akurat alternatywa dla Niemiec i wypowiedzi niektórych jej polityków na temat Holokaustu, zbrodni nazistowskich i niemieckiej historii stoją w dokładnej sprzeczności z deklaracjami. Nie ma troszeczkę inaczej. Jednego polityka, który by alternatywę dla Niemiec chwalił, chciał z nią współpracować, natomiast przysłuchiwanie się i, że tak powiem, śledzenie tego, co się dzieje, no jest rzeczą bardzo ważną, bo można się obudzić, przepraszam za wyrażenie, z ręką w nocniku. To jest bardzo duża partia, która ma duży wpływ i jej na pewno będzie w przyszłym, po wyborach będzie w Bundestagu, no w związku z tym jakoś do tego trzeba się odnieść. Natomiast kontaktów ambasador Przyłębski nie przyjmuje polityków AfD, Jarosław Kaczyński nie utrzymuje z nimi kontaktów, PiS nie ma żadnych kontaktów z nimi, a że jakieś ugrupowania skrajne, radykalne je mają, no mój Boże, to jest ich prawo. Natomiast rząd polski i Prawo i Sprawiedliwość na razie takich kontaktów nie ma, więc proszę nie tworzyć tutaj mitów.
teraz chciałbym przejść do kolejnego wątku związanego właśnie bezpośrednio z wczorajszą wizytą. Chciałem zapytać o perspektywy jakiegoś wspólnego stanowiska, jeśli chodzi o Polskę i Niemcy, co do przyszłości europejskiej. Tutaj chciałbym zapytać panią Karolinę Liebling-Brod. Tutaj ja powiem szczerze, że też dosyć uważnie obserwowałam stronę rządową i ja tak nie wiem naprawdę, co oni by do końca chcieli osiągnąć, bo tutaj też były takie trochę schizofreniczne wypowiedzi. Politycy PiSu na jednej konferencji prasowej powiedzieli na przykład, że nie chcą Europy dwóch prędkości, ale są za Europą elastyczną. Dla mnie to są jednak współistniejące koncepty, dlatego tutaj cały czas będę twierdzić, że nie ma takiego jednoznacznego zdefiniowania naszych interesów, strategii. Czy będzie jedno wspólne stanowisko? No cóż, wydaje mi się, że w interesie Polski leży jednoznacznie to, żeby Europa jednak nie była tak do końca elastyczna, żeby Europa była w miarę możliwości jednolita, ponieważ w Europie elastycznej ja się obawiam, że my będziemy na jej obrzeżach. Nie mamy euro, nie ma tak naprawdę widoków, żebyśmy to euro przyjęli w najbliższym czasie. Wszystko wskazuje na to, mimo różnych deklaracji, że no, najważniejsze decyzje będą podejmowane w gronie państw grupy euro. Mówi się już coraz głośniej o wspólnym budżecie, na początku małym dla grupy tych państw. Dlatego nie wiem tak naprawdę, czy tutaj poza deklaracjami będziemy wspólnie z Niemcami współpracować, no bo tutaj interesy Niemiec moim zdaniem są jednak trochę inne. Czyli Niemcy chciałyby stworzenia takiego twardego jądra, wtedy łatwiej by było im Europą zarządzać moim zdaniem. Ale z drugiej strony pani Merkel mówiła w trakcie wczorajszej wizyty, że jest przeciwko ekskluzywnym klubom. Jak to rozumieć w tej sytuacji? Myślę, że to są deklaracje w kraju, który chciał takich deklaracji usłyszeć, natomiast faktycznie wiemy, że decyzje w Europie zapadały w ostatnich latach często tak naprawdę w Niemczech. Mhm. Więc rzeczywistość polityczna moim zdaniem będzie się miała nijak do tych deklaracji. No to dosyć brutalnie takie realistyczne, absolutnie no nie realistyczne można podzielać, bo nie można by powiedzieć, dobra, dokończymy naszą politykę zagraniczną, wystarczy, że mamy ambasadę w Niemczech, która pan źle zrozumiał, musimy temu przeciwdziałać. No ale, no proszę pani, no Szwecja i Dania euro nie mają i mają, że tak powiem, istnieją i też uczestniczą w tej Unii Europejskiej. Chodzi to raczej o to, że no to, czego byliśmy świadkami, czyli to, co działanie podejmowane i zachowanie panów Timmermansa, pana Schulza, pana Junckera. Franz Timmermans nie jest niemieckim politykiem. No nie, ale mówimy o Unii, prawda? I o jej i tym, prawda, jak oni się zachowywali, bo w Polsce zmienił się rząd, tak? No więc to są rzeczy, które są niedopuszczalne. I tutaj myślę, że tu jest rzecz istotna. Natomiast my nie mamy strategicznych celów, czy Niemcy mają strategiczny cel. No, prawdopodobnie też jest bardzo trudno im sformułować, jak oni by chcieli tą Unię, że tak powiem, w ostatecznym kształcie mieć. No to wszystko się tworzy. Pojawiają się no, absolutnie nowe jakieś sytuacje typu Brexit, prawda, czy typu kryzys euro. Trzeba reagować. I teraz wymaganie nawet od polskiej polityki, czego się nie wymaga od polityki francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej, przedstawienie jakichś strategicznych wizji na 20 lat. No trzeba w tej sytuacji po prostu działać tak, żeby te polskie interesy były zabezpieczone, starać się być równorzędnym i współdziałać w miarę możliwości na umacnianie tej Unii, no ale nie w ten sposób, że się odbiera nam prerogatywy i właściwie sprawia, że zostajemy, tak jak pani mówi, no właściwie nie mamy już nic tego do powiedzenia, no po prostu trzeba się zdać na to, co robią Niemcy. Ale czy... Nie pan źle zrozumiał, ponieważ ja absolutnie nie chcę, żeby tak było, tylko myślę, że musimy jednak dostrzec, że jest ryzyko tego typu sytuacji. Zresztą pan sam powiedział, że tak być może było w ostatnich latach, miesiącach i musimy temu przeciwdziałać, szczególnie dlatego, że czekają nas wybory nie tylko w Niemczech, czekają nas wybory we Francji, czekają nas wybory w Holandii, w Hiszpanii jest bardzo słaby rząd. To nie jest dobra sytuacja dla Polski, kiedy Europa jest słaba. Tutaj musimy kończyć. Moimi gośćmi byli dr Karolina Liebling-Brod, ekspert z Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Dziękuję. Janusz Tycner, dziennikarz zajmujący się problematyką niemiecką. Dziękuję. Oraz Jakub Tymek, publicysta krytyki politycznej. Dziękuję. Debatę poranka prowadził Filip Memches. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Nie ma żadnego z tym problemu. No to chodzi o po prostu o to, że nie ma dobrej woli.
Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniuk wymienił trzy instytucje, które jego zdaniem nie dopełniły swoich obowiązków w sprawie Amber Gold. Wyjaśnił sejmowej komisji śledczej, że główne zarzuty w tej sprawie postawiłby prokuraturze. Prokuratura była gospodarzem postępowania, miała wszelkie uprawnienia do tego, żeby zatrzymać działalność Amber Gold na wczesnym etapie. Zdaniem Wojciecha Kwaśniaka odpowiednie działania w sprawie Amber Gold powinni podjąć również pracownicy Sądu Rejestrowego w Gdańsku czy organów skarbowych, które podejmuje działalność gospodarczą, składa deklaracje podatkowe. A jak ktoś ich z pana doświadczenia wynika, że przez 3 lata w kilkunastu spółkach i jeszcze do tego spółkach powiązanych nie składa, to co? W moim przekonaniu organa skarbowe powinny egzekwować te obowiązki. No, mają cały szereg instrumentów dyscyplinujących. Wcześniej przed sejmową komisją śledczą wypowiadał się drugi z zastępców przewodniczącego KNF, Rosław Gajek. Jest decyzja o odsunięciu Roberta Wróblewskiego, sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu od obowiązków służbowych. Oznacza to, że do 8 marca nie będzie on orzekał w żadnych sprawach. Odsunięcie ma związek z podejrzeniem, że sędzia przywłaszczył sobie w jednym ze sklepów sprzęt elektroniczny wart 2500 zł. Małgorzata Lamparska, rzecznik sądu, w którym pracował, tłumaczy, że decyzję podjęto po tym, jak zapoznano się z dowodami zebranymi przez śledczych w tej sprawie. To materiały wystarczające do podjęcia tego typu decyzji, bo proszę pamiętać, że to jest decyzja taka tymczasowa. O niczym nie przesądzając, przyjmuje się, że z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości, służby, należy sędziego na określony czas odsunąć od pełnienia obowiązków. Tymczasem sprawę sędziego Roberta Wróblewskiego przyjmuje Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. To właśnie ta jednostka zajmuje się ewentualnymi przestępstwami popełnionymi przez śledczych i sędziów. I to właśnie ta prokuratura będzie się zwracać do sądu dyscyplinarnego o uchylenie immunitetu sędziemu, dopóki ma immunitet nie można mu przyznać. Praktycznie każdy samochód, który z taki, tego typu wyjeżdża na drogę, jest zatrzymywany i nie zabrania się mu dalszej jazdy. Dochodzi nawet do sytuacji wzywania holowników, których w ogóle nie ma sensu wzywać, bo i tak dalej holowany jest sprawny pojazd, a przyczepa dalej jedzie za samochodem. Także policja działa, tym bardziej na naszym rejonie, bardzo aktywnie w tym temacie. Czyli jak to jest? Ładujecie drewno, wyjeżdżacie, pojedziecie parę metrów i trzeba go rozładować, tak? Państwo, naprawdę jest tak, że kupujemy zestaw, dopuszcza nas starostwo, rejestruje nam te samochody, gmina pobiera podatki, płacimy OC, mamy wszystkie dokumenty przewozowe, licencje i tak dalej, wyjeżdżamy kilometr, zatrzymuje nas policja i od razu zatrzymuje nam dowód rejestracyjny, nie pozwala nam dalej jeździć. Ja osobiście, nasza firma już miesiąc czasu nie wyjechała na drogę. Co to dla was oznacza, jeżeli ta sytuacja nie ulegnie zmianie? No wie pani co, mamy podpisane umowy na wywóz tego drewna. Już upłynął miesiąc, zaczął się kolejny miesiąc roku, a masa jak nie ubywa, tak nie ubywa. My tego po prostu nie wywieziemy. Boimy się wyjeżdżać na drogę. Jeszcze można dodać taką rzecz, że te dowody rejestracyjne są wydawane przez Warszawę. Jeżeli pojazd nowy jest kupiony, to dostaje właściciel tablice próbne, a dowód rejestracyjny jest wydawany przez Warszawę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jeszcze jest taka, że tego drewna w Polsce się pozyskuje około 10 do 15 milionów metrów sześciennych. To jest potężna ilość. Tego drewna się nie da wywieźć innymi pojazdami. Jeszcze należy dodać, że tej nowej technologii pojazdów, to w Polsce jest 99% pojazdów na tak zwanej tym rozwozie, no to jest około, może 1%, może 2%, może ktoś to widział, może nie. No to jest masywna sens, jest coś niesamowitego. Jeszcze należy dodać taką rzecz, że te pojazdy, które są, one są też ekologiczne, bo jeżeli mówimy też o ekologii, jeżeli wózek jest ściągnięty na siebie, to auto mniej pali, jest bezpieczniejsze, opon nie zużywa. No, same plusy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszymy, tych problemów polskich firm transportowych jest bardzo wiele. O tym jeszcze będziemy mówić w dalszym części programu. W jaki sposób, Pani Profesor? Ale jaki sposób? Stopniowy, że najpierw dwie niedziele i sprawdzamy, jak to wpływa na gospodarkę. Dyskryminacja polskiego transportu drogowego w Unii Europejskiej przez państwa Unii Europejskiej,
przez, jak się wydaje, polską również administrację. I kolejny problem związany z tą branżą, pan Krzysztof Majewicz. Panie Krzysztofie, pan chciałby również zwrócić uwagę na projekt nowej ustawy o systemie monitorowania tych wszystkich przewozów. Wiemy, że mamy do czynienia z tak zwaną karuzelą VAT-owską, z wyłudzeniami. Wiemy, że na czym to po prostu polega. Towar nie wyjeżdża w ogóle z państwa polskiego, a gdyby wyjechał, to byłby zwrot VAT-u. Ale to czy można się dogadać z transportowcami w jakiś sposób, czy w inny jeszcze jakiś sposób to zrobić i po prostu wyłudzić ten VAT. Więc jest projekt, aby to w jakiś sposób unormować. Jak pan patrzy na pracę nad tym projektem? Dzień dobry. Chciałem tylko powiedzieć, że to nie to, czy można się dogadać z transportowcami, jeśli chodzi o wyłudzenie VAT-u. My jesteśmy przeciwni wyłudzaniu VAT-u, tak? Także tutaj generalnie mamy całkiem inne spojrzenie. Chciałem tylko powiedzieć coś takiego, że ten nowy projekt ustawy, rządowy projekt ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów został może źle ukierunkowany, tak? Bo on za bardzo obarcza nas obowiązkami, powiedzmy, i karami z tytułu, powiedzmy, niedociągnięć, które wynikają z tych przepisów tej ustawy. Nie za bardzo przyjrzano się, powiedzmy, temu, tym naszym obowiązkom, tak? No, nie możemy być kolejnym stroną w ogóle, która ma ponosić tylko koszty. Koszty związane z wynajęciem urządzeń do monitorowania. Koszty, które wynikają między innymi z takich zapisów, jeżeli będą rozbieżności między, powiedzmy, deklarowaną ilością towaru, a tym, co my przewieziemy, to mogą być nakładane kary do 20 tysięcy złotych. My chcemy wykonywać swoją pracę, ale nie możemy, powiedzmy, z tą pracą w ogóle być cały czas straszeni w ogóle, że wszystkie w ogóle jakieś negatywne skutki w ogóle tej ustawy, postępowania w tym ustawie spoczywają na nas. My naprawdę działamy uczciwie. Chciałbym tutaj właśnie zaapelować. Jesteśmy branżą, która przynosi od 6 do 10% PKB. My nie potrzebujemy pieniędzy, my potrzebujemy tylko wsparcia. Wsparcia tutaj, powiedzmy, rządowego. Chcielibyśmy, żeby nasze firmy, które są firmami polskimi, przestrzegały polskich przepisów. My nie musimy przestrzegać przepisów unijnych, czy przepisów, które nas są narzucane. Chcielibyśmy, żeby te przepisy były dla nas, powiedzmy, tutaj przygotowane i my będziemy je przestrzegać, żeby były przepisami rozsądnymi, które nam pozwolą, powiedzmy, te firmy nasze utrzymać i dalej funkcjonować. Panie Krzysztofie, czy w projekcie tej ustawy, czy to można tak powiedzieć, że to troszeczkę tak, aby to na innym polu w jakiś sposób zobrazować? Powiedzmy, chcemy wyeliminować nietrzeźwych kierowców i zmuszamy wszystkich kierowców do tego, żeby wyręczyli policję i zamontowali na własny koszt w samochodach urządzenie, które nie pozwoli odpalić samochodu, jeśli jakieś urządzenie wykryje alkohol wydychany w naszym powietrzu. Tak, to podobna rzecz ma się u was stać. W jaki sposób, jak to wyglądać ma technicznie? No, troszkę to wygląda w taki sposób, że my będziemy służbą kontrolną. Także my mamy kontrolować w ogóle, czy cały ten proces w ogóle próba wyłudzenia VAT-u nie następuje. No, my, za własne pieniądze? Za własne pieniądze, tak? W ogóle, no, my, ktoś zarzutował, że jeżeli mamy strażnikami Teksasu, to chcielibyśmy otrzymywać wynagrodzenie za to, że będziemy pilnowali, że takich, powiedzmy, cudzoziemców nie będzie dochodziło w ogóle. A w jaki sposób macie tej kontroli dokonywać? No, mamy popierać urządzenia, za które mamy płacić, tak? Te urządzenia będą pozwalały śledzić przejazd tego samochodu, czy ten pojazd w ogóle przejechał z punktu A do punktu B, który został wyznaczony, czy w międzyczasie na przykład nie nastąpiły w ogóle jakieś inne operacje związane z tym towarem, czy ten towar w ogóle dotarł, tak? Czyli nie jest to tylko funkcyjny w ogóle, nie wiem, obrót papierami, a towar w ogóle nie zmienia miejsca w ogóle pobytu, tylko odbywa się to, powiedzmy, za pomocą w ogóle przesyłania dokumentów i składania potem deklaracji VAT-owskiej o zwrot tego podatku. Rozumiem, mamy w Polsce już tyle tych kamer na skrzyżowaniach, na przejściach granicznych, na różnych miejscach. Mamy system Viatol. W razie czego, jak się chce zobaczyć czyjąś ścieżkę, jak idzie, to i może policja sprawdzić czyjś telefon komórkowy i doskonale wiedzieć co do metra, gdzie się poruszał. Rozumiem, że tutaj państwo chciało polskie, by ułatwić sobie również tę sprawę. Jak pan mówi, waszym kosztem. Wy mówicie nie, więc waszym zdaniem kto powinien być tutaj odpowiedzialny za to, aby ten system wprowadzić? Bo wy jesteście tylko tymi, którzy przewożą towar z punktu A do punktu B. No, zainteresowane jest nasze państwo. Jeżeli państwo chce w ogóle, żeby ten proceder został ukrócony, no to powinno w ogóle zrobić wszystko, żeby tak się stało, tak? Ale to, dlaczego my mamy płacić za to, żeby państwo odzyskało podatek VAT? Tak? Jeżeli państwo jest zainteresowane, to takie urządzenia powinny być nam wynajmowane, ale nieodpłatnie, tak? A nie, żeby ona się ponosić dodatkowe koszty. Tak, jak wspomnę, my mamy wiele urządzeń GPS-owych w samochodzie, nie potrzebujemy do tego kolejnego urządzenia, za które mamy zapłacić. Tak, płacimy za inne urządzenie, to dlaczego kolejne urządzenie ma być naszym kosztem? I tak ci, którzy wysyłają kierowcę, i tak montują te urządzenia w tych samochodach. To, no,
takich towarach, nawet o tym kierowcy nie wiedzą, są montowane urządzenia, no bo nikt nie zaryzykuje przewozu towaru wysokiego ryzyka, że ten towar zniknie w ogóle, bo to nie jest kwestia samego podatku VAT, ale tak samo wartości tego towaru, więc podatki akcyzowe też obarczone są dodatkowymi, jakimiś opłatami, więc takie towary posiadają urządzenia, to są, ale każdy samochód, żyjemy w XXI wieku, samochody nie posiadają jednego systemu GPS, posiadają bardzo wiele, w ogóle nie potrzebują pewnego systemu, w ogóle. Niedługo będziemy jedną wielką anteną, tak, która będzie w ogóle śledziła nas samochód w ogóle w wielu możliwych tych aspektach, jakie są tylko możliwe. Dziękuję. Mówił pan Krzysztof Majewicz. Proszę państwa, jak widać, to kolejny, już trzeci problem, z jakim spotyka się polska branża transportu drogowego. Unia Europejska, polska policja i również polski, no można powiedzieć, urząd skarbowy, czy coś w tym rodzaju w każdym bądź razie. Zobaczymy, co dalej. Zapraszamy państwa, by zostać. Może nie w całym kraju. Jak już wziąłem emocje na przykład, albo w niektórych tylko regionach. Ale nawet, no dobrze, może być w całym kraju. Pan Robert Grzywacz, po raz kolejny, panie Robercie, wróćmy jeszcze do tej sytuacji dowodów rejestracyjnych. No bo tak, w firmie zostaje odebrany ten dowód rejestracyjny i co dalej? Jakie państwo widzą możliwości wyjścia teraz z tej sytuacji? Znaczy, ja osobiście myślę, że odpowiedni minister transportu na dzień dzisiejszy w stosunku do ustawy z 1963 roku może wydać rozporządzenie takie, które będzie kwalifikować ten sprzęt do wywozu drzewa z lasu i jest po sprawie na dzień dzisiejszy.